Kodeń, mała podlaska miejscowość położona na wschodnim krańcu Polski, tuż przy granicy z Białorusią, obchodzi wielkie święto. 500 lat temu Kodeń otrzymał prawa miejskie. To wydarzenie jest nadal żywe w pamięci mieszkańców, choć przywileje odebrał miastu car po upadku Powstania Styczniowego, w którym lokalna społeczność brała czynny udział. Do rocznicowego koncertu, którego współorganizatorem była Kasa Stefczyka, Ewa Oleksiejuk przygotowywała się od kilku tygodni. Perfekcyjnie dopracowała każdy szczegół, bo w jej rodzinie takie występy to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Moja babcia śpiewała w tym zespole kiedyś i właśnie teraz ja też śpiewam. Uroczystości w Kodniu to stara tradycja, kultywowana od dziesięcioleci. Kiedyś to tam, na tych bocznych ulicach, to jeszcze były pola, stodoły. Jak żeśmy przychodzili na te odpusty tutaj, to się w tych stodołach nocowało. Już w XVII wieku Kodeń stał się miejscowością pielgrzymkową. W 1631 roku Mikołaj Sapieha przywiózł z Rzymu obraz Matki Bożej Kodeńskiej, który niespełna 100 lat później koronował biskup łódzki Stefan Rupniewski. Był to trzeci obraz koronowany na ziemiach Rzeczpospolitej. Po obrazie Matki Bożej Częstochowskiej i obrazie Matki Bożej Trockiej. Sanktuaria Maryjne są specjalnym miejscem w całej historii, można powiedzieć, pobożności, ponieważ Maria jest widziana jako pośredniczka łaski i dlatego ludzie do takiego sanktuarium zmierzają. W uroczystościach udział wzięli nie tylko mieszkańcy Kodnia, ale także sąsiednich podlaskich miejscowości, samorządowcy oraz przedstawiciele kas kredytowych. To jest tak nie tylko centrum życia religijnego dla Podlasia, ale to jest także miejsce, gdzie bije serce Polski. To jest miejsce niezwykle patriotyczne. Kasy kredytowe chętnie wspierają organizacje uroczystości ważnych dla lokalnych społeczności, wśród których działają. W gminie Komarówka Podlaska pracownicy Kasy Stefczyka uczestniczyli w święcie plonów. Ja się, proszę Państwa, tutaj czuję jak u siebie, dzięki temu, że tyle tutaj spółdzielni jest. Ja jestem od 20 lat spółdzielcą. Mamy nadzieję, że w następnych latach nadal będziemy wspólnie celebrować kolejne radosne rocznice i udane zbiory.